Po całym życiu spędzonym na poszukiwaniu wiedzy, jedno pytanie wciąż mnie dręczyło. W jaki sposób powstał nasz świat? Przedwieczni zostali zniszczeni tysiące lat temu, a wraz z nimi całe życie. Ona pokazała mi, jak się odrodziło. Wygnana dziewczyna, nieświadoma swojej roli. To przez nią dowiedziałem się, że życie przetrwało wyłącznie dzięki cudowi technologii. Luty 2022 roku zdecydowanie nas rozpieszcza. Liczba premier, a przede wszystkim jakość wydawanych produkcji sprawiają, że ten rok mógłby się już skończyć, bo i tak kilka pewniaków w kategorii Game of the Year już mamy. Do zaszczytnego grona tytułów, które mam nadzieję powalczą o serca graczy w tym roku i ich głosy we wszelkiej maści podsumowaniach, jest Horizon Forbidden West. Rudowłosa Aloy wraca i robi to w znakomitym stylu. I właściwie na tym moglibyśmy zakończyć i wrócić do gry. Także dziękuję za uwagę i do następnego razu. Ludzie, Homo sapiens. My. No dobra, jajcowałem. To jeszcze nie koniec, więc jeśli wytrzymaliście tego suchara, to chciałbym wam opowiedzieć o grze Horizon Forbidden West, czyli kontynuacji Horizon Zero Dawn. Na nowe przygody rudowłosej Aloy fani czekali od 2017 roku. Panie i panowie ze studia Guerrilla Games wysłuchali fanów, zebrali cenne uwagi i wdrożyli je w kolejnej odsłonie tytułu. Nie kombinowali z formą, ale usprawnili rozgrywkę, dzięki czemu stała się jeszcze bardziej przyjemna. Uruchamiając tytuł, czułem się jak w domu. Znowu trafiłem do pokrytego bujną roślinnością świata, w którym co rusz napotykamy ślady tej starej, czyli naszej współczesnej cywilizacji. I na dobre wsiąkłem w tę historię. Aloy nie jest już małą dziewczynką, a prawdziwą wojowniczką. Mało rzeczy potrafi ją przestraszyć i niczym Lara Croft z Tomb Raidera wkracza na szlak, walcząc z potworami i eksplorując tereny, w tym katakumby. To, co robi kolosalne wrażenie, to płynność poruszania się, liczba animacji, a także różnorodność świata. Gra znakomicie oddaje możliwości PlayStation 5, ale posiadacze PlayStation 4 również nie powinni narzekać. Twórcy oddali nam dwa tryby, jakościowy i wydajnościowy. Różnią się rozdzielczością oraz liczbą klatek na sekundę, ale oba są satysfakcjonujące. Gra jest bardzo dobrze zoptymalizowana. Gracze otrzymują otwarty świat bez loadingów czy drażniącego oczy doczytywania się tekstur. Sejwy ładują się szybko, podobnie zresztą jak szybka podróż. Działa błyskawicznie. Tu są aż trzy. Mapa gry jest imponującej wielkości, a krajobrazy cieszą oko do tego stopnia, że na porządku dziennym jest zatrzymywanie się i robienie print screenów za pomocą trybu fotograficznego. Pocztówek z tej gry będziecie mieli sporo na dysku. Gwarantuję. Na mapie znajdziemy sporo znaczników i co jest fajne, nie są to jakieś śmieciowe, sztucznie wydłużające rozgrywkę elementy. Prawdziwą radość potrafią sprawić side questy, w których nie jesteśmy sprowadzeni do roli kurierów. Ciesz się, póki możesz. Wygląda na to, że serwujesz tu wyjątkowe potrawy. Znowu? Ty też możesz dostać zniżkę, ale musisz przyjść później. Sam, grając w Forbidden West, bardzo często odchodziłem od głównego wątku, żeby jeszcze trochę pozwiedzać, a może bardziej podoświadczać tego fantastycznego świata. Dużą zasługą są ciekawie napisane dialogi oraz zdecydowanie lepsza reżyseria scen. Kamera w czasie rozmów się zmienia, a bohaterowie nie są jakimiś tam kukłami wygłaszającymi suche teksty. No i te twarze. Muszę przyznać, że to jedne z lepszych facjat, jakie widziałem w grach. Zwróćcie uwagę na animację, mimikę oraz detale. Stawiam nobliwe kandydatki. Władys. Uczony Władys. Uczony Władys. Co lepsze, ekipie z Guerrilla Games chciało się dopracować nawet NPC-ów, którzy przecież zazwyczaj odgrywają rolę tła. Ten element został zdecydowanie poprawiony względem pierwszej części. Wracając do historii.
Żeby odpalić Forbidden West, nie jest potrzebna wiedza z pierwszej części. Szczerze mówiąc, twórcy zakładają, że chyba gracze ją poznali, bo nie wprowadzają gracza jakoś mocno w szczegóły. Wiadomo, że Aloy znów musi stawić czoła przeznaczeniu i z jakiegoś powodu nadal ma ochotę ocalić ludzkość. Rusza zatem na zachód, żeby rozprawić się ze złem i uratować ten postapokaliptyczny świat. Na swojej drodze spotkamy przeróżne plemiona, są również buntownicy, którym nie zależy na pokoju. Przyjdzie walczyć nam z maszynami oraz oswajać je, dzięki czemu nie tylko będziemy szybciej poruszać się, na przykład na lądzie lub w powietrzu, ale również te stwory pomogą nam w walce. Bestiariusz jest imponujący. Maszyny są świetnie zaprojektowane i ich eliminacja, szukanie przy pomocy fokusa słabych punktów sprawia wielką radość. Rozwałka odbywa się przy pomocy różnego rodzaju oręża. Jest lanca do walki w zwarciu, ale również łuki czy huk proce, które można upgrade'ować i szyć do stworów z odległości. Mamy pułapki oraz możemy atakować z zaskoczenia. Walki są emocjonujące i nawet jeśli mamy rozbudowaną postać, to idąc zbyt pewnie, przyjdzie nam zebrać zasłużone lanie. Broń opisana jest wieloma statystykami, więc gracze miłujący Excela będą mieli co porównywać. Ważnym elementem rozgrywki jest również crafting. Dzięki niemu nigdy w kołczanie Aloy nie zabraknie wam strzał, których może być kilka rodzajów. Fajne jest również, znane z pierwszej części, skradanie się i chowanie w wysokich trawach, poznawanie ścieżek potworów, niczym w innym klasyku grze Monster Hunter. Walka z maszynami to oczywiście cenne hapeki, a je wydajemy na umiejętności w ramach aż 6 drzewek. Są to wojowniczka, traperka, łowczyni, ocalała, infiltratorka oraz mistrzyni maszyn. W każdej z tych kategorii mamy określone skille, które zamienią nas w prawdziwą heroinę. Aloy również stała się bardziej mobilna. Dzięki wyciągarce możemy przyciągać skrzynie lub przeskakiwać rozpadliny. Nasza bohaterka żwawo wspina się po ścianach i lata na parolotni, niczym Link w Zeldzie Breath of the Wild. Z czasem odblokujemy również aparat tlenowy i będziemy mogli nurkować. Podwodny świat nie został zrobiony na doczepkę. To zupełnie inna historia z własną florą i fauną oraz z poukrywanymi zagadkami. W Horizon Forbidden West znajdziecie ich sporo i są one ciekawe. Możemy szukać kluczy, czarnych skrzynek z rozbitych samolotów, mamy też zwykłe dzienniki, które wprowadzają nas w świat gry. Kontentu jest naprawdę sporo i inwestując swój cenny czas w nową odsłonę Horizona, nie będziecie rozczarowani. Horizon Forbidden West to gra, którą pokochacie. Nie tylko z uwagi na bohaterkę, fabułę, ale również świat. Bogaty, szczegółowy, różnorodny. Krytycy zgodnie przyznają, że jest to ten tytuł, do którego warto wracać i warto dla niego zaopatrzyć się w PlayStation 5. Sony ma kolejnego ekskluziwa, którego inne platformy mogą mu tylko pozazdrościć. Gra stara się zaskakiwać nas do samego końca. Nie nudzi, bo cały czas Aloy odkrywa coś nowego, a gracze będą odblokowywać nowe umiejętności. Gra oferuje ciekawie zaprojektowane poziomy i otwarty świat, w którym spędzicie długie godziny. Przejście gry może zająć wam około 40-60 godzin i jest to uczciwy wynik. Bardzo satysfakcjonujące są również pojedynki i polowanie na maszyny. Wielkim plusem są modele postaci oraz ich mimika. Dodatkowo Sony zadbało o pełną polską wersję językową, która jest na bardzo dobrym poziomie. Dialogi może są ciut przegadane, ale zdecydowanie lepsze niż w pierwszej części. W takim razie Aloy, do zobaczenia w trzeciej części. Dziękuję za uwagę, Radosław Nałęcz, Polsat Games. Thank you.